Jude Bellingham to chyba w ostatnich tygodniach najpopularniejszy piłkarz świata. Gdzie się nie spojrzy, tam jest Jude Bellingham. Jude Bellingham tu, Jude Bellingham tam. Ja się boję, że w pewnym momencie otworzę lodówkę, a tam będzie siedzieć kto? Jude Bellingham. Nawet na Fangolu mieliśmy takiego mema, gdzie tam było oczywiście zdjęcie Jude'a Bellinghama oczywiście i napis ulubiony piłkarz twojego ulubionego piłkarza. I jak ja tak zobaczyłem tego mema, to właśnie w tym momencie wpadłem na pomysł, na ten film. Bo czy faktycznie tak jest? Czy wszyscy piłkarze lubią Jude'a Bellinghama? A może są piłkarze, którzy za nim nie przepadają? Może są piłkarze, którym Jude Bellingham czymś podpadł? No właśnie. Już za chwilę ich poznacie. Pod koniec sierpnia, gdy Jude Bellingham już w barwach Realu Madryt grał i strzelał, pojawiły się informacje, że w Dortmundzie mocno odetchnęli po odejściu Anglika. Podobno według doniesień mediów wielu piłkarzy Borussii nie było fanami Jude'a i jego zachowań. Dziennikarze Bilda twierdzili, że w sezonie 2021-2022 Anglik miał być wyjątkowo ciężki do zniesienia. Bellingham czuł, że nie jest największą gwiazdą BVB, bo był nią wtedy Erling Haaland. Nie podobało mu się, że znajdował się w cieniu Norwega. Na tyle mu to przeszkadzało, że po meczach czekał, aż koledzy z drużyny zejdą do szatni, a on sam będzie mógł podziękować fanom Borussii za wsparcie. Piłkarze niemieckiego giganta mieli też zarzucać Anglikowi brak cech przywódczych, a przecież były mecze, że to właśnie on zakładał opaskę kapitańską. Według informacji niemieckich dziennikarzy w szatni w Borussii miał też nie podobać się sposób, w jaki Bellingham rozmawiał z niektórymi kolegami z drużyny. I jako przykład podano sytuację z meczu Ligi Europy z Rangersami, to był luty 2022 roku. Jude miał nie wytrzymać i jeszcze na boisku w chamski sposób odezwać się do obrońcy Nico Schulza. Nie potrafisz k***a podać, jesteś k***a gówniany, za każdym razem. To według osób czytających z ruchu warg Anglik wykrzykiwał w kierunku Niemca. Tego typu wulgarne teksty wymierzone w kumpli z drużyny miały być czymś normalnym w ostatnim sezonie Jude'a w Borussii. W obronie Anglika stanął dziennikarz Adrian Durham, który starał się tłumaczyć mało sympatyczne zachowanie piłkarza. Zaskoczyło mnie to, że jesteś Dortmundem i zostajesz wyrzucony z Europy przez Glasgow Rangers i wszyscy oczekują, że po czymś takim piłkarze będą dla siebie mili. Zatem ktoś taki jak Schulz albo inny zawodnik, który to zgłosił i to wyciekło do mediów, jest zdenerwowany, że Bellingham wyznacza standardy dla niektórych swoich kolegów z drużyny. Nie do końca rozumiem, z czego tu się robi aferę. Masz w drużynie zawodnika, który ma ego i to ma być coś złego? Wszyscy piłkarze muszą mieć ego. Masz w drużynie zawodnika, który zwraca uwagę temu, który nie wykonuje swojej pracy należycie. Nie widzę w tym nic złego. Odmienne zdanie na temat boiskowych zachowań Bellinghama miał kontrowersyjny ekspert Dietmar Hamann. To, czego nie ma Bellingham, to dyscyplina. W nowym klubie musi zacząć zachowywać się inaczej. W Dortmundzie może robić wszystko, co mu się podoba. Nikt nie śmie mu powiedzieć czegokolwiek, bo boją się, że mogą go zezłościć. Jeśli masz kogoś takiego w drużynie, to masz problem. Na pewno jednym z tych, którzy nie bali się zwrócić uwagi Anglikowi, był Emre Can. W przegranym 2-4 meczu z Bayernem, to był kwiecień tego roku, miało dojść do słownej utarczki między doświadczonym i dużo młodszym kolegą z drużyny. Po meczu Can powiedział: Jude wciąż jest młody i musi się jeszcze dużo nauczyć. Gdy grasz przed 70 czy 80 tysiącami widzów, to musisz zdawać sobie sprawę, że twój język ciała musi być inny, gdy kolega z drużyny popełnia błąd, czy nie podaje do ciebie, bo po prostu cię nie zauważył. My też musimy się tego uczyć jako drużyna. W każdym razie szatnia Dortmundu miała się mocno zmienić po odejściu Bellinghama i to na lepsze. Piłkarze mieli być zadowoleni z faktu, że opaska kapitana trafiła w ręce Emre Can'a. Następca Bellinghama, czyli Marcel Sabitzer, też miał być świetnie odebrany przez kolegów z drużyny. Już po transferze do Realu Jude w rozmowie z klubową telewizją miał powiedzieć, że poziom klubu z Madrytu jest tak wielki, że on niczym gąbka stara się wszystko chłonąć. Niektórzy odebrali to jako szpilkę wbitą właśnie w Borussię. Załagodzić całą sytuację próbował dyrektor sportowy dortmundzkiego klubu Sebastian Kehl. Nie wydaje mi się, żeby ta wypowiedź była krytyką wymierzoną w Borussię, czy żeby narzekał na ten czas spędzony z nami do lata. Wiem, że w ostatnich miesiącach nie był w 100% zdrowy, bo miał problemy z kolanem. Teraz te problemy się skończyły. Wciąż mam z Jude'em kontakt.
My zawsze mieliśmy ze sobą relację polegającą na dużym szacunku. Cieszę się, że tak wprowadził się do Realu Madryt. Trzymamy za niego kciuki i życzymy mu wszystkiego najlepszego. Za Bellinghamem pewnie też nie przepada Mark Cucurella, bo to właśnie z Hiszpanem Anglik miał straszną spinę w Lidze Mistrzów, gdy Chelsea wywalała Borussię z tych elitarnych rozgrywek. Anglik nie mógł się z tym pogodzić. Najpierw wyrywał się do zawodnika The Blues, a potem rzucił wściekły bidonem o ziemię. Oberwało się też operatorowi kamery, który skierował obiektyw na niezadowolonego Bellinghama. Jeden z użytkowników Twittera napisał: on fatalnie zachowywał się z Chelsea. To był ten moment, gdy stracił mój szacunek. Obawiam się jednak, że jego nie obchodzi to, co o nim myślę. Inny użytkownik stwierdził, że Jude ma na 100% problemy z agresją. Wybuchy u Anglika pojawiły się też już w barwach Realu. W przedsezonowym sparingu królewskich z Manchesterem United w Houston doszło do starcia Bellinghama z Lisandro Martinezem. Tutaj jednak zapalnikiem było brutalne wejście Argentyńczyka. To znakomity piłkarz, ale w przerwie meczu go przeklinałem. Ale kiedy podszedł do mnie i życzył mi po swoim zejściu wszystkiego najlepszego, naprawdę to uszanowałem. To, co ci się dzieje na boisku, pozostaje na boisku. Też życzyłem mu powodzenia. Potrafię uszanować to, że dwóch zawodników walczy o zwycięstwo dla swojej drużyny, a później spotyka się i oddaje sobie szacunek. Jak wspomniałem, jest świetnym zawodnikiem i tak jak ja chcę wygrywać. Czasami staje się to przesadzone, ale to część gry. Dobrze, że po meczu oddaliśmy sobie szacunek. Tak skomentował to całe zajście Anglik. Do ulubieńców Anglika i vice versa. Na pewno też nie zalicza się portugalski obrońca Getafe Domingos Duarte. W pewnym momencie ligowego meczu Bellingham nie wytrzymał i zaczął odpychać rywala. Jude'owi nie spodobała się ostra, bezpośrednia gra Duarte. Anglik wyglądał na naprawdę wkurzonego. Do podobnego zajścia doszło w meczu Szkocji z Anglią, gdy Jude zaczął się przepychać z Jackiem Hendrym. Martwi mnie trochę to, że Bellingham tak szybko wdaje się w boiskowe przepychanki, a na coś takiego nie ma miejsca. Gdy na dużym turnieju zaczniesz coś takiego robić, to nie obejrzysz się, a już będziesz poza meczem. Podsumował zachowanie Anglika trener Stuart Pearce. Bellingham na pewno nie ma też za wielu fanów w ekipie rywali z zamiedzy, czyli Atletico Madryt. Charakter Jude'a dało sobie znać w przegranych derbach, gdy brutalnie wszedł w nogi Angela Correa. Po tym zachowaniu na zawodnika Realu wylała się fala krytyki. Kataloński dziennikarz Paul Alonso podsumował to krótko. Gdyby Gavi zrobił dokładnie takie samo wejście w nogi rywala jak Bellingham, to na pewno sędzia odesłałby go do szatni. Ale oni przecież mają inne zasady. To skoro już jesteśmy przy Katalonii i Barcelonie, to były piłkarz Blaugrany i też Atletico Madryt, Sergio Aguero, tak podsumował na live'ie drugiego gola Anglika w El Clasico. Ten gościu Bellingham, jakie on ma szczęście. Niektórzy odebrali te słowa Argentyńczyka w kierunku zawodnika Realu jako mało przychylne. A kilka dni przed El Clasico Aguero twierdził, że szkoda, że Jude nie trafił jednak do Manchesteru City. I tak już kończąc, to nie ukrywam, że trochę mnie rozbawiły słowa Sergio Aguero, no bo kto jak nie taki stary lis pola karnego wie, że w piłce nożnej szczęście jest bardzo ważne. Więc wytykać to, że Jude Bellingham ma szczęście pod bramką rywali i akurat ta piłka go szuka, no przecież też na tym to polega. No ktoś taki, z takim nosem snajpera jak Sergio Aguero, powinien to wiedzieć najlepiej. No dobra, to ja już będę kończył. Pamiętajcie, że jest nowa aplikacja Fangola na Androidy, a podobno nie tylko prababcie ściągają aplikacje. Kurde. Jakoś w mojej głowie to brzmiało fajnie i śmiesznie i się rymowało. W każdym razie sprawdźcie koniecznie nową apkę Fangola na Androida. Sprawdźcie też nasz nowy serwis. Tu na końcu będziecie mieli jak coś link przekierowanie, więc możecie śmiało klikać i sprawdzać. Ja już dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Do zobaczyska. Pa!